chiromanci i wróżbici rozwinęli w Warszawie potężną akcję propagandową. Naiwnych niestety wciąż nie brak. Jesteśmy w sanktuarium jednego z popularnych kapłanów wiedzy tajemnej. Jak widać, mistrz jest zajęty. Odwiedzimy tymczasem jednego z jego konkurentów. Codzienna poczta przynosi sterty takich listów. Piszą dziewczęta o złamanych sercach, zaniepokojone lub też zdradzone żony, rodziny zmarłych i zaginionych, ludzie pogrążeni w prawdziwej rozpaczy i pospolite histeryczki. Na najbardziej zawiłe pytania mistrz odpowiada bez trudu. Do odczytania charakteru z fotografii służy szkielko latarki elektrycznej. Pozostałe aparaty wiedzy tajemnej również skonstruowane zostały z domowego demobilu. Przypatrzmy się tym oto szczątkom zegara. Któż by przypuszczał, że mogą się one przydać do stawiania horoskopów? A oto przepowiednie przygotowane sposobem fabrycznym. Proponujemy naiwnym, by dla zaoszczędzenia pieniędzy sami skonstruowali sobie jakiś magiczny aparat ze starego rondla lub młynka do kawy. Prorocy, którzy odgadują cudzą przyszłość, nie przewidzieli własnej. Nie przewidzieli tego, że ochrona skarbowa pociągnie ich do odpowiedzialności za ukrywanie dochodu. Pozwoli mistrz, że postawimy mu horoskop? Tak. Lenistwo, talent do łatwych zarobków, układ gwiazd stał się bardzo niepomyślny. Mistrz będzie musiał się zabrać do uczciwej pracy i to jak najprędzej. Gwiazdy nie lubią żartować. Akcja Bazar rozpoczęta. Milicja, aktywiści ZMS i kontrola skarbowa wydali wojnę paskarzom i spekulantom z Bazaru Różyckiego w Warszawie. Kto handluje uczciwie, nie ma się czego obawiać, ale amatorzy łatwych zysków, złodzieje i paserzy dobrze popamiętają ten dzień. Rachuneczek prosimy. Na przykład ta wełna, w której też fabryce została ukradziona. Beczułka z ogórkami, a pod spodem... A my bezskutecznie poszukujemy w sklepach atrakcyjnych towarów. Handel i złodziejska spekulacja to zupełnie różne rzeczy. Buty z kradzionej skóry. Tu na ciężką godzinę troszeczkę korka. Spróbujcie to kupić w sklepie. Do niektórych towarów właściciele woleli się nie przyznawać. Diabli nadali te milicje. Towary pasmanteryjne z państwowych sklepów płynęły hurtem na bazar. W kiosku państwowego Centrogalu też się znalazło to i owo bez rachunku. Krasnoludki podrzucili. Natomiast centrala rybna, jak sama nazwa wskazuje, handluje dorszem, karpiem i spodniami. Oblawa dała świetne wyniki. Zarekwirowano ponad 300 worków kradzionego lub nielegalnie nabytego towaru. Raz chociaż milicjanci stoją w kolejce. Bidna, nieszczęśliwa paniusia, jak tę władza ludowa prześladuje. A połowę delikatesów to pewno Duch Święty wykupił. Co się tam zarabia, panie władzo, głupie 30 tysięcy miesięcznie? Nie ma litości dla paserów i spekulantów. Akcja Bazar była pierwsza, ale nie ostatnia. Co to było radości, kiedy zapłonęły neony i zjedliśmy tutaj pierwszą kanapkę z tatarem. Dziś w tym lokalu dzieją się rzeczy dziwne i niepojęte. Kto mówi, że cudów nie ma, niechaj się dobrze przypatrzy. Dziesięć tysięcy klientów dziennie przewija się tutaj. Dobre było. Dziękuję. Patrzmy dalej. Był w średniowieczu czarodziej, który grając na flecie wyprowadzał szczury z miasta. Z baru Pracha wyszło po miesiącu 700 łyżeczek,
200 widelców, setki kufli i filiżanek. Cuda się jednak zdarzają. A myśmy myślały, że to klienci kradną. Jeżeli spotkacie kiedyś tego czarodzieja z fletem, powiedzcie mu, że uratował honor warszawiaków. Jeżeli tak dalej pójdzie, dyrekcja wprowadzi ulepszenia racjonalizatorskie. Z rączki do buzi, bez kłopotu. Metody wyższego etapu rozwiną w ludziach koleżeństwo i szacunek dla wspólnego dobra. Piękne przed nami perspektywy, chyba żeby i łańcuch zaczarowali. Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Wystawy sklepowe, ulice i kawiarnie. Bilety wizytowe wielkiego miasta. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Do tej kawiarni przychodzi się nie tylko na towarzyskie spotkania i rozmowy. Tu załatwia się także inne sprawy. O, właśnie. Prostytucji u nas w kraju nie ma. Zlikwidowało ją nasze ustawodawstwo. Jesteśmy nie tylko postępowi, ale i subtelni. Każdej kobiecie wolno oczywiście odbywać samotne nocne spacery. Każda może zawierać przygodne znajomości. Każda może mieć swojego opiekuna. Władzą natomiast nie wolno interesować się stanem zdrowia kobiety, której profesja nie budzi najmniejszych wątpliwości. Godzina 24. W centrum wielkiego miasta popełniono zbrodnię. Teraz dopiero milicja może interweniować. Oblawa ma na celu nie tylko wykrycie sprawców zbrodni. Po prostu milicja korzysta z pretekstu. Do walki ze źródłem chorób społecznych, prostytucją, trzeba w Polsce pretekstów. Godzina pierwsza w nocy. Wozy milicji wracają z obławy. Jesteśmy przed jedną z warszawskich komend milicji obywatelskiej. Prawda jest gorzka, ale milczeć nie można. Noc w noc komisariaty zapełniają się tłumem pijanych prostytutek i sutenerów. To nie scena z filmu fabularnego. Tu nikt nie gra. Aparat filmowy pracuje w ukryciu. Zbieramy materiał dla socjologów i prawników. Nikt nie może przymykać oczu. Prostytucja staje się w Polsce klęską społeczną. Thank you.
gdzieś nocowe. No nocuje tam, gdzie się daje. To znaczy gdzie? No i na przygórku, i w piwnicy, gdzie się da, to on tam idzie spać. A pani jest gdzieś meldowana? Nie, nie jestem meldowana. Nie, meldowana. Dokumenty? Zabrali mnie dowód, bo był nieważny, bo był do marca ważny. To był tymczasowy doświadczenie. Tak. Niech mi pani powie, czy pani już gdzieś pracowała? Dorywczo, ja pracuję dorywczo, tak, do prania, do sprzątania chodzę dorywczo. No a głównie z czego się pani utrzymuje? No głównie to tak dorywczo, do sprzątania, do prania, a w miesiąc w szpitalu leżałam. Na co ten bajer? Z czego no pani, tak, a za co panią zatrzymali wczoraj? A wczoraj? Tak. A nasz mi poszli tam do tego, do portowej. Nie i... mogę się z panią dogadać, niech mi pani teraz odpowie na pytanie. Od kiedy pani się trudni prostytucją? Prostytucją? Ja za 2 lata, 3 chyba teraz dopiero. Ze 3? Tak. Ma pani jakiegoś przyjaciela, narzeczonego? W więzieniu siedzimy narzeczoni. Siedzi w więzieniu? Długo już siedzi? A 9 miesięcy dostał. Za co? A nożem jednego tam uderzył. Nożem uderzył. Niech mi pani powie, ile pani przez wieczór zarabia sobie. Co tam zarobię teraz, pani kierownicko, nic prawie, bo teraz zimno, nic się nie zarobi. Więcej się chodzi głodno, jak najedzono. A teraz proszę mi powiedzieć, co panią zmusiło, że pani poszła na ulicę? Co spowodowało? A co mnie zmusiło, to koleżanka mnie tak zmusiła, ta Witkoszka Stacha mnie nauczyła wódki pić. No i? I tak, ja tam, chodźmy, pospacerujemy, pochodzimy po tego. Od jak dawna pani się zajmuje tym procederem? To był rok 39. 39. Jak przyjechałam z zakładu. Jak przyjechała pani z zakładu, to co, od razu pani poszła na ulicę? No nie poszła, bo pracowałam na tamce w fabryce żarłek firma Osram. Na tamce, no tak, no, jak, no ja jestem taka szczera dziewczyna. Miałam koleżankę studentkę, przecież tam na tamce koleżanka moja była, Winnicka. A dzisiaj jest zakonnicą. Kierowniczy, ja jestem, chciałabym iść do tej pracy, ja jestem taka chora i niewyspana jestem. I w ogóle rany mam tutaj, jak Boga kocham, rany mam tutaj. Pani Izabelko, myśmy panią skierowali do PGR-u. No byłam w PGR-ze, dokuczali mnie, do PGR-u przyjechę, kierowniczy nie chce. Zasprzątać się, gdzieś mi poszedł. Ale pani dobrze zarabiała w PGR-ze. No to cóż z tego, że dobrze, a jak stałam, jak głupia, jak na miechami palcami wytykali. Ta też była niegdyś młoda, przystojna, zadowolona. Urzędowała w kawiarniach i na dancingach. Dziś włóczy się wśród ruin. Popularna warszawska Gruzinka. Noc w noc. Przewija się przez komisariaty cała galeria postaci z półświatka. Młode i starsze. Takie, które można uratować i takie, które już tylko trzeba leczyć. Aby ratować i leczyć, potrzebne jest ustawodawstwo. Nie ma w naszym ustawodawstwie paragrafu, który regulowałby sprawy prostytucji. Noc spędzona na brudnej podlodze w komisariacie nie zastąpi ani akcji społecznej, ani reglamentacji, ani kontroli sanitarnej. Po koszmarnej nocy przychodzi dzień, a dzień oznacza powrót na ulicę. Ziemniaczana, ten amerykański nieproszony gość, żarłoczny żuk z Colorado, grozi zagładą polom ziemniaczanym. Do walki ze Stonką w zagrożonych okręgach zmobilizowano wszystkie środki. Najpierw brygady ochotnicze przeszukują pola i oznaczają wykryte ogniska Stonki. Lotne oddziały żołnierzy przypuszczają planowe natarcie. Ognisko Stonki zostaje wypalone, ale ogień nie wystarcza. Larwy Stonki trzeba zniszczyć przy pomocy specjalnych preparatów chemicznych. Obok tak zwanych kolumn lekkich, dysponujących opylaczami ręcznymi, pracują także i opylacze maszynowe produkcji radzieckiej. Nieocenione usługi oddaje przy tym nasze cywilne lotnictwo.
Stonka ziemniaczana, ta szczególna, desantowa odmiana amerykańskiej pomocy gospodarczej będzie skutecznie zlikwidowana. Znamy tego młodzieńca, spotykamy go często, jak filozoficznie zamyślony zapluwa ulicę pestkami, na których przewracają się inni. To specjalny typ niechluja, plujka uliczna. Ale zdarza się czasem i tak. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Zajrzyjmy na klatkę schodową. Gdziekolwiek, na Starówce, na Muranowie, na Woli, czy wreszcie w jakimś innym mieście. To pospolite kumoszki. Nawet pożar nie jest w stanie zatrzymać ich w domu. Ploteczki płyną jak woda. A oto inny rodzaj skutków podwójnego wodolejstwa. Smacznego. Zupa jest doskonale przypalona. A to? Także dzieło niechlujnych gospodyń. Jak to dobrze, że nie ma ich wśród was. Znamy i te okazy, miłośnicy autografów, rozpruwacze kontaktów, czyli postrach wszystkich osiedli. Trawnik, jak sama nazwa wskazuje, służy do tratowania trawy. Czasem może zastąpić pospolity chlew. Jaki grzeczny chłoptaś urwał mamusi gałązeczkę. Para groźna jest szczególnie na wiosnę, w maju. Obrazek znany nam jest oczywiście tylko z widzenia. Któż by się pchał tak niekulturalnie, zamiast ustawić się w kolejce? Do szturmu łamać, niszczyć, popychać kobiety i dzieci, wycinać dziury w siedzeniach, wyrywać drzwi. Oto prawdziwa kultura. Za roczne wydatki na naprawę zniszczeń w autobusach można by zakupić 12 nowych wozów. Zdeptana zieleń powoduje straty wysokości 600 tysięcy złotych, za które mielibyśmy co roku nowy park. Nie śmiecąc na ulicach i podwórkach, można by oszczędzić pracy 7 tysięcy samochodów. Zmarnowaną co miesiąc w Warszawie wodą można by napełnić 4 tysiące basenów. Za straty wynikłe ze zniszczeń w osiedlach co roku zbudowalibyśmy 100 izb. Odbudowaliśmy z ruin Warszawę z takim trudem nie po to, żeby szpecili ją i niszczyli wandale. Odbudowaliśmy nasze miasto, żeby cieszyło nas czystością, zielenią parków, świeżością nowych domów. Dbajmy o jej piękno. Przecież to nasze kochane, rodzinne miasto.
naszych dzieci. Na podłożu przewlekłego alkoholizmu powstają często typowe choroby umysłowe. Tysiące pensjonariuszy zakładów psychiatrycznych rekrutują się spośród nalogowych pijaków. Alkoholizm jest klęską społeczną. Alkoholizm jest chorobą. Przy dobrej woli można tę chorobę uleczyć. Istnieją naukowe sposoby przezwyciężania nalogu. Państwo prowadzi walkę z alkoholizmem, rozbudowując sieć poradni przeciwalkoholowych. Akcję walki z alkoholizmem musi poprzeć całe społeczeństwo. Toniemy w spirytusie. Te wszystkie setki, ćwiartki i litrówki to co roku przeszło 80 milionów litrów czystego alkoholu. 3 litry rocznie na głowę, nawet dzieci i niemowląt. W zeszłym roku przepiliśmy 13 miliardów złotych, czyli 10% wszystkich naszych zarobków. Ulica w polskim mieście. W biały dzień wśród spokojnych, śpieszących do swych zajęć przechodniów. Nie ma się co śmiać. Czy ten widok nie budzi w was wstrętu? Twarz. Nie, to już nie jest twarz człowieka. Wyrostki, niemal dzieci na najlepszej drodze do nalogowego alkoholizmu. Miliony godzin wyrwanych z życia i pracy, przespanych gdzieś w parku, wytarzanych w kurzu i blocie. Zmarnowane życie pijaka i jego rodziny. Przed kilku dniami podwyższono o parę złotych cenę alkoholu. Czy to pomoże, skoro ze wszystkich stron otaczają nas knajpy? Przede wszystkim zastanów się ty sam, nim kupisz następną butelkę. Chór Domu Wojska Polskiego jest jednym z wielu zespołów popularyzujących piękne pieśni radzieckie. Pieśń komsomolska Solowiowa Siedoja. Дорогу, комсомольский взводный батальон. До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, поля родные, звезда победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, поля родные, звезда победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Мы храним и любим, никогда врагу не отдадим. Лучше сложим голову в бою, защищая родину свою. До свидания, мама, не горюй, на прощанье сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, поля родные, звезда победы нам свети.
Pamiętamy te październikowe dni sprzed roku. W dodatkach nadzwyczajnych upragniona wiadomość. Władysław Gomułka pierwszym sekretarzem partii. Partia stanęła na czele przemian. Za partią stanął naród. Wiece i manifestacje w całym kraju. Warszawa. Politechnika. Żerań. Rozprawa ze wstecznymi siłami w partii. W imię prawdy, w imię dalszej budowy socjalizmu. W ręce nowego kierownictwa naród złożył zaufanie i nadzieję na przyszłość. Program był jasny. Suwerenność, praworządność, demokratyzacja. A więc odnowa we wszystkich dziedzinach życia. Rozpoczęły się wielkie przemiany. Podpisanie komunikatu o polsko-radzieckich rozmowach w Moskwie. Nowy etap wzajemnych stosunków. Szczerość i równouprawnienie. Cały kraj witał z radością wyniki rozmów w Moskwie. Ustalenie zasad stacjonowania w Polsce jednostek Armii Radzieckiej. Wielka fala repatriacji ze wszystkich zakątków Związku Radzieckiego. Wydarzenia toczą się szybko. Rehabilitacja niewinnie skazanych. Przywrócenie wojennej sławy tym, którzy o Polskę walczyli na wschodzie i na zachodzie. Uregulowane zostały stosunki między państwem i kościołem. Pierwsze kroki rad robotniczych. Z trudem wśród wielu oporów krystalizują się dopiero różne formy samorządu. W tej dziedzinie rozwój nie był jednak dostatecznie szybki. Decentralizacja zarządzania objęła niemal wszystkie gałęzie gospodarki. I tutaj wiele problemów czeka jeszcze na rozwiązanie. Najszybciej owocował program października na wsi. Chłop poczuł się gospodarzem, poczuł pomoc i opiekę państwa. Rozwiązano słabe i sztucznie utrzymywane spółdzielnie. Inne przetrwały, a nawet wzmocniły się. Zaorano ugory, zwiększyła się produkcja rolna. Takie są zdobycze października. Ale to był dopiero początek długiej, żmudnej drogi. Łatwiej przyszło wywalczyć październik, niż go utrwalić. Więcej dyscypliny, rozsądku i wytrwałości. Taki jest właśnie sens rocznicy października. Taki to był twój dom ojczysty, Polska. Pokrzywione ze starości chaty, kryte słomą przy błotnistej drodze. Ciężki trud orki za poczciwą starą szkapą. Wiecznie zgięty grzbiet nad motyką. Dzieci, które rosły i umierały jak Bóg dał, które przy pasiące po roku zapominały liter. Taki jest spadek przeszłości. Chcemy z nim skończyć. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Thank you.
Oto zdziałał Polska Ludowa. Kto to zdziałał, Polska Ludowa? Po to są te maszyny, żeby twój pot nie padał w rolę. Żeby ci płachta nie ciążyła u ramienia. Żebyś nie gieła grzbietu przy sadzeniu kapusty. Lepsze od sierpa i kosy, prawda? Lepsze od cepów. Lepszy kombajn buraczany i kopaczka od motyki. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. To nowa huta. Nowe miasto przemysłowe o 100 tysiącach mieszkańców. Cementu da nam więcej nowa cementownia Wierzbica. Przy tych maszynach, które dał nam Związek Radziecki, pracują też chłopi, twój brat, twój mąż, twój syn, twój narzeczony. Żelaza da nam więcej nowa wielka huta Częstochowa. Tak rośnie nasz przemysł. Taka się staje nasza ojczyzna. Rolniku, masz swoje obowiązki obywatelskie w sojuszu z robotnikiem. Trzeba dostarczyć żywności dla miast. Ci już dostarczyli. Zboża na chleb i na kaszę. Tuczników na mięso. Ziemniaków. Pomyśl sumiennie, w naszej Polsce Ludowej, wobec robotnika, wobec państwa, czy spełniłeś swój obowiązek obywatelski? Czy spełniła go twoja gromada? Jesteśmy w PGR-ze Szczepanowice, województwo opolskie. Tu znajduje się jedno z przodujących w Polsce gospodarstw hodowlanych. Na widok przygotowywanego pokarmu całe bractwo śpieszy do korytka, gdzie chlewmistrz Kretowicz przygotował wielce smakowite żarcie. A wiecie, że to wszystko rodzeństwo? Tak jest! 21 prosiąc z jednego miotu. Prawdziwie międzynarodowy rekord, z którego mogą być dumni chlewmistrz Kretowicz i kierownik gospodarstwa Orzechowski, no i oczywiście maciora rekordzistka. Niespodziewane zainteresowanie wzbudziły pozostawione przez naszego operatora przyrządy i stały się nawet powodem drobnego nieporozumienia rodzinnego. No dobrze, dobrze, ale nie tak ostro. Mama jest wyraźnie zafrasowana temperamentem swego potomstwa. Hodowcom ze Szczepanowic gratulacje.
jak na wesele, na radosną uroczystość przystroili odświętnie swe maszyny traktorzyści POM-u w Trzeboszowicach w województwie opolskim. Wiele trudu i wysiłku kosztowano przygotowanie wszystkich maszyn i traktorów do akcji siewnej. Traktorzyści wiedzą, że ich praca to żywy, praktyczny przykład sojuszu robotniczo-chłopskiego. Wyruszają z ośrodka brygady traktorów, siewników i plugów. Każda maszyna to lżejsza praca, to lepszy plon, to więcej chleba. Serdecznie i gorąco wita traktorzystów spółdzielnia produkcyjna w Wilamowie. Przewodniczący spółdzielni układa z brygadzistami plany zasiewów. Traktorzyści nie tracą czasu. To przecież oni rzucili wszystkim ośrodkom maszynowym hasło długofalowego współzawodnictwa. Gdy będziecie w Moszczenicach, na pewno usłyszycie pytanie, czy znacie nasze kobiety? Właśnie idą na zebranie kola gospodyń wiejskich. Nie zatrzymujmy ich, bo się śpieszą. Dowiemy się wszystkiego w świetlicy. Właśnie przemawia przewodnicząca kola Kunegunda Jemiolowa. Kobiety moszczenickie są nie tylko sercem, ale i głową swojej gromady. Dzięki ich postawie założono gromadzką spółdzielnię samopomocy chłopskiej. Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet podejmują dodatkowe zobowiązania. Dostarczą więcej jaj, mleka, tuczników. Od razu wszystkie naraz chcieliby wypowiedzieć, co zrobią, czego się podejmą. Julia Bożek deklaruje 20 aktów unijnych. Stanisława Repeć, 1000 dodatkowych jaj. Słyszycie te brawa? To Wiktoria Garnuch zobowiązała się właśnie do założenia we wsi hodowli czerwonego bydla. Kobiety moszczenickie zawsze dotrzymywały słowa. Milion 300 000 kobiet zatrudni w produkcji nasz plan sześcioletni. Przed kobietami polskimi otworzyły się dziś drogi nauki, awansu społecznego, pracy w zawodach uważanych dawniej za dostępne jedynie mężczyznom. Na oddziale Huty Ostrowiec pracuje 18 spawaczek, absolwentek kursu spawalniczego. Przodująca spawaczka Jadwiga Kowalska sprawdza pracę koleżanki Heleny Banasik. Spawaczki Ostrowca, jak wszystkie kobiety pracujące Polski, uczcili zobowiązaniami produkcyjnymi Międzynarodowy Dzień Kobiet. Budowa największego w Warszawie osiedla mieszkaniowego, Muranowa, dla 50 000 mieszkańców. Tu po raz pierwszy kobiety rozpoczęły pracę w budownictwie jako murarki, malarki, szklarki. Grupa windziarek po wesołej pogawędce w przerwie obiadowej wraca do pracy. Jackowska Janina jak co dzień staje przy motorze. Muranowscy robotnicy twierdzą, że windziarki kobiety lepiej i dokładniej obsługują windy od mężczyzn. Na Muranowie wszystkie windy obsługiwane są przez kobiety. Jak marzenie. Z takiej chlewni można brać przykład. Zootechnik Józef Cybulski i chlewmistrzyni Stanisława Musielak kierują chlewnią PGR-u Gola. Narada nad jadłospisem, troskliwsza niż w niejednym zakładzie zbiorowego żywienia.
Przy takiej opiece musi pupilkom naszej chlewmistrzyni przybywać na wadze. 400 do 800 gramów na dobę to piękny przyrost wagi. Jest też i inny przyrost, naturalny. Przeszło 80 maciorek i knurków wyhodowala ponad plan Stanisława Musielak. Brygada sportowa? Tak. W warszawskiej fabryce cukierniczej imienia 22 lipca, podobnie jak w setkach innych zakładów, sportowcy zorganizowali specjalne brygady produkcyjne. Własnymi wynikami udowodnią, że sport i kultura fizyczna podnoszą wydajność pracy. W przerwie obiadowej zjawia się w halach produkcyjnych instruktorka sportowa, obywatelka English, reprezentacyjna siatkarka Polski. Chwila gimnastyki świetnie robi po kilku godzinach pracy w jednakowej pozycji. A jaki będzie apetyt na obiad? Jajka, specjalnie przerobiona mąka, mleko, cukier, slud. Oto z czego się składa mączka odżywcza dla dzieci, wyrabiana przez Państwowe Zakłady Zbożowe w Stargardzie. Tymczasem wygląda to na wielkanocne ciasto. Po wyjściu z pieca bochenki zostają pokrojone, a po wysuszeniu idą do specjalnych kruszarek. Oto gotowa mączka, pełnowartościowa odżywka dla dzieci. Nasz nowy produkt krajowy otrzymał wymowną nazwę Gigi. Jak widzimy, najszersze rzesze konsumentów przyjęły go z uznaniem i ze smakiem. A teraz możemy nareszcie zobaczyć, jak wygląda nowy system sadzenia ziemniaków. Kwadratowo-gniazdowy. Najpierw orze się bruzdy wzdłuż. Potem wszerz. Na przecięciu tworzą się dołki zwane gniazdami. Ogromną oszczędność obornika daje nawożenie tylko tych gniazd, zamiast całego pola. Można przystąpić do sadzenia ręcznie lub przy pomocy sadzarki. W Związku Radzieckim dzięki zastosowaniu tego systemu podwyższono plony ziemniaków z hektara o blisko 50%. Wieczór. Tor próbny na żeraniu. Syrena rusza po rekord. Trzy noce i dwa dni pędził wóz po torze żerańskim. 5000 kilometrów. Prowadzili go na zmianę młodzi kierowcy Andrzej Zieliński i Marek Wachowski. Silnik wyprodukowany w Bielsku doskonały, ale o prądnicach ze Świdnicy lepiej nie mówić. Zużyto ich aż 7. Ustanowiono 19 rekordów Polski. Średnia szybkość 77 km na godzinę. Do tych sukcesów wystarczył samochód i niezawodny jak zwykle talent naszych fachowców. A jednak syrena wytrzymała. To nie są Fiaty. Zakłady mieleckie mimo wszystkich trudności wyprodukowały pierwszą serię samochodów Mikrus. Nie da się ukryć, że samochodzik jest zgrabny i wygodny. Spala 4,7 litra benzyny, szybkość maksymalna do 90 km na godzinę. No i przystępna cena, jedne 50 tysięcy złotych. Prawie darmo. Oto najmłodsze dziecko naszej motoryzacji pod tytułem Smyk. Spotkaliśmy go przypadkowo na moście.
Nie, o filmowaniu nie ma mowy. Ministerstwo nie chce, a poza tym łatwo zapeszyć. Smyk zużywa zaledwie 5 litrów na 100 kilometrów. Oczywiście mowa o benzynie. W ogóle nie brzydkie dziecko. Pytanie tylko, czy kapryśna mama motoryzacja będzie z niego zadowolona. Mikrosamochody rodzą się w Polsce jak grzyby po deszczu. Niestety ciągle nie mogą wyjść z prototypowych pieluszek. Kryte słomą przy błotnistej drodze. Ciężki trud orki za poczciwą starą szkapą. Wiecznie zgięty grzbiet nad motyką. Dzieci, które rosły i umierały jak Bóg dał, które przy pasiące po roku zapominały liter. Taki jest spadek przeszłości. Chcemy z nim skończyć. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Po to są te maszyny, żeby twój pot nie padał w rolę. Żeby ci płachta nie ciążyła u ramienia. Żebyś nie gięła grzbietu przy sadzeniu kapusty. Lepsze od sierpa i kosy, prawda? Lepsze od cepów. Lepszy kombajn buraczany i kopaczka od motyki. Dzieci, które rosły i umierały jak Bóg dał, które przy pasiące po roku zapominały liter. Taki jest spadek przeszłości. Chcemy z nim skończyć. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Po to są te maszyny, żeby twój pot nie padał w rolę. Żeby ci płachta nie ciążyła u ramienia.
żebyś nie gieła grzbietu przy sadzeniu kapusty. Lepsze od sierpa i kosy, prawda? Lepsze od cepów. Lepszy kombajn buraczany i kopaczka od motyki. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. To nowa huta. Nowe miasto przemysłowe o 100 tysiącach mieszkańców. Cementu da nam więcej nowa cementownia Wierzbica. Przy tych maszynach, które dał nam Związek Radziecki, pracują też chłopi, twój brat, twój mąż, twój syn, twój narzeczony. Храним и любим, никогда врагу не отдадим. Лучше сложим голову в бою, защищая родину твою. До свидания, мама, не горюй, на прощанье сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, поля родные. Не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, поля родные, леса победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Pamiętamy te październikowe dni sprzed roku. W dodatkach nadzwyczajnych upragniona wiadomość. Władysław Gomułka pierwszym sekretarzem partii. Partia stanęła na czele przemian. Za partią stanął naród. Wiece i manifestacje w całym kraju. Warszawa. Politechnika. Żerań. Rozprawa ze wstecznymi siłami w partii. W imię prawdy, w imię dalszej budowy socjalizmu. W ręce nowego kierownictwa naród złożył zaufanie i nadzieję na przyszłość. Program był jasny. Suwerenność, praworządność, demokratyzacja, a więc odnowa we wszystkich dziedzinach życia. Rozpoczęły się wielkie przemiany. Podpisanie komunikatu o polsko-radzieckich rozmowach w Moskwie. Nowy etap wzajemnych stosunków. Szczerość i równouprawnienie. Cały kraj witał z radością wyniki rozmów w Moskwie. Ciesiennej. Traktorzyści wiedzą, że ich praca to żywy, praktyczny przykład sojuszu robotniczo-chłopskiego. Ruszają z ośrodka brygady traktorów, siewników i plugów. Każda maszyna to lżejsza praca, to lepszy plon,
to więcej chleba. Serdecznie i gorąco wita traktorzystów spółdzielnia produkcyjna w Wilamowie. Przewodniczący spółdzielni układa z brygadzistami plany zasiewów. Traktorzyści nie tracą czasu. To przecież oni rzucili wszystkim ośrodkom maszynowym hasło długofalowego współzawodnictwa. Gdy będziecie w Moszczenicach, na pewno usłyszycie pytanie, czy znacie nasze kobiety? Właśnie idą na zebranie kola gospodyń wiejskich. Nie zatrzymujmy ich, bo się śpieszą. Dowiemy się wszystkiego w świetlicy. Właśnie przemawia przewodnicząca kola Kunegunda Jemiolowa. Kobiety moszczenickie są nie tylko sercem, ale i głową swojej gromady. Dzięki ich postawie założono gromadzką spółdzielnię samopomocy chłopskiej. Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet podejmują dodatkowe zobowiązania. Dostarczą więcej jaj, mleka, tuczników. Od razu wszystkie naraz chciałyby wypowiedzieć, co zrobią, czego się podejmą. Julia Bożek deklaruje 20 aktów unijnych. Stanisława Repeć, 1000 dodatkowych jaj. Słyszycie te prawa? To Wiktoria Garnuch zobowiązała się właśnie do założenia we wsi hodowli czerwonego bydla. Kobiety moszczenickie zawsze dotrzymywały słowa. Milion 300 000 kobiet zatrudni w produkcji nasz plan sześcioletni. Przed kobietami polskimi otworzyły się dziś drogi nauki, awansu społecznego, pracy w zawodach uważanych dawniej za dostępne jedynie mężczyznom. Na oddziale Huty Ostrowiec pracuje 18 spawaczek, absolwentek kursu spawalniczego. Akcja Bazar rozpoczęta. Milicja, aktywiści ZMS i kontrola skarbowa wydali wojnę paskarzom i spekulantom z Bazaru Różyckiego w Warszawie. Kto handluje uczciwie, nie ma się czego obawiać, ale amatorzy łatwych zysków, złodzieje i paserzy dobrze popamiętają ten dzień. Rachuneczek prosimy. Na przykład ta wełna, w której też fabryce została ukradziona. Beczułka z ogórkami, a pod spodem... A my bezskutecznie poszukujemy w sklepach atrakcyjnych towarów. Handel i złodziejska spekulacja to zupełnie różne rzeczy. Buty z kradzionej skóry. Tu na ciężką godzinę troszeczkę korka. Spróbujcie to kupić w sklepie. Do niektórych towarów właściciele woleli się nie przyznawać. Diabli nadali te milicje. Towary pasmanteryjne z państwowych sklepów płynęły hurtem na bazar. W kiosku państwowego Centrogalu też się znalazło to i owo bez rachunku. Krasnoludki podrzucili. Natomiast centrala rybna, jak sama nazwa wskazuje, handluje dorszem, karpiem i spodniami. Oblawa dała świetne wyniki. Zarekwirowano ponad 300 worków kradzionego lub nielegalnie nabytego towaru. Raz chociaż milicjanci stoją w kolejce. Bidna, nieszczęśliwa paniusia, jak tę władza ludowa prześladuje. A połowę delikatesów to pewno Duch Święty wykupił. Co się tam zarabia, panie władzo głupie, 30 000 miesięcznie? Nie ma litości dla paserów i spekulantów. Akcja Bazar była pierwsza, ale nie ostatnia. Co to było radości, kiedy zapłonęły neony i zjedliśmy tutaj pierwszą kanapkę z tatarem. W
Dziś w tym lokalu dzieją się rzeczy dziwne i niepojęte. Kto mówi, że cudów nie ma, niechaj się dobrze przypatrzy. Dziesięć tysięcy klientów dziennie przewija się tutaj. Dobre było. Dziękuję. Patrzmy dalej. Był w średniowieczu czarodziej, który grając na flecie Taki to był twój dom ojczysty, Polska. Pokrzywione ze starości chaty, kryte słomą przy błotnistej drodze. Ciężki trud orki za poczciwą starą szkapą. Wiecznie zgięty grzbiet nad motyką. Dzieci, które rosły i umierały jak Bóg dał, które przy pasiące po roku zapominały liter. Taki jest spadek przeszłości. Chcemy z nim skończyć. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Kto to zdziałał? Polska Ludowa. Po to są te maszyny, żeby twój pot nie padał w rolę. Żeby ci płachta nie ciążyła u ramienia. Żebyś nie gięła grzbietu przy sadzeniu kapusty. Lepsze od sierpa i kosy, prawda? Lepsze od cepów. Ja, mama, nie garuj, na proszanie syna поцелуй, до свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, пора, родные, беда, победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, пожелай нам доброго пути. Прощай, пора, родные, леса, победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Pamiętamy te październikowe dni sprzed roku. W dodatkach nadzwyczajnych upragniona wiadomość. Władysław Gomułka pierwszym sekretarzem partii. Partia stanęła na czele przemian. Za partią stanął naród. Wiece i manifestacje w całym kraju. Warszawa. Politechnika. Żerań. Rozprawa ze wstecznymi siłami w partii. W imię prawdy, w imię dalszej budowy socjalizmu. W
ręce nowego kierownictwa naród złożył zaufanie i nadzieję na przyszłość. Program był jasny. Suwerenność, praworządność, demokratyzacja, a więc odnowa we wszystkich dziedzinach życia. Rozpoczęły się wielkie przemiany. Podpisanie komunikatu o polsko-radzieckich rozmowach w Moskwie. Nowy etap wzajemnych stosunków. Szczerość i równouprawnienie. Cały kraj witał z radością wyniki rozmów w Moskwie. Ustalenie zasad stacjonowania w Polsce jednostek Armii Radzieckiej. Wielka fala repatriacji ze wszystkich zakątków Związku Radzieckiego. Wydarzenia toczą się szybko. Rehabilitacja niewinnie skazanych. Przywrócenie wojennej sławy tym, którzy o Polskę walczyli na wschodzie i na zachodzie. Uregulowane zostały stosunki między państwem i kościołem. Pierwsze kroki rad robotniczych. Z trudem, wśród wielu oporów, krystalizują się dopiero różni... Ci wróżbici rozwinęli w Warszawie potężną akcję propagandową. Naiwnych niestety wciąż nie brak. Jesteśmy w sanktuarium jednego z popularnych kaplanów wiedzy tajemnej. Jak widać, mistrz jest zajęty. Odwiedzimy tymczasem jednego z jego konkurentów. Codzienna poczta przynosi sterty takich listów. Piszą dziewczęta o złamanych sercach, zaniepokojone lub też zdradzone żony, rodziny zmarłych i zaginionych, ludzie pogrążeni w prawdziwej rozpaczy i pospolite histeryczki. Na najbardziej zawiłe pytania mistrz odpowiada bez trudu. Do odczytania charakteru z fotografii służy szkielko latarki elektrycznej. Pozostałe aparaty wiedzy tajemnej również skonstruowane zostały z domowego demobilu. Przypatrzmy się tym oto szczątkom zegara. Któż by przypuszczał, że mogą się one przydać do stawiania horoskopów? A oto przepowiednie przygotowane sposobem fabrycznym. Proponujemy naiwnym, by dla zaoszczędzenia pieniędzy sami skonstruowali sobie jakiś magiczny aparat ze starego rondla lub młynka do kawy. Prorocy, którzy odgadują cudzą przyszłość, nie przewidzieli własnej. Nie przewidzieli tego, że ochrona skarbowa pociągnie ich do odpowiedzialności za ukrywanie dochodów. Pozwoli mistrz, że postawimy mu horoskop? Tak. Lenistwo, talent do łatwych zarobków, układ gwiazd stał się bardzo niepomyślny. Mistrz będzie musiał się zabrać do uczciwej pracy i to jak najprędzej. Gwiazdy nie lubią żartować. Akcja Bazar rozpoczęta. Milicja, aktywiści ZMS i kontrola skarbowa wydali wojnę paskarzom i spekulantom z Bazaru Różyckiego w Warszawie. Kto handluje uczciwie, nie ma się czego obawiać, ale amatorzy łatwych zysków, złodzieje i paserzy dobrze popamiętają ten dzień. Rachuneczek prosimy. Na przykład ta wełna, w której też fabryce została ukradziona. Beczułka z ogórkami, a pod spodem... A my bezskutecznie poszukujemy w sklepach atrakcyjnych towarów. Handel i złodziejska spekulacja to zupełnie różne rzeczy. Buty z kradzionej skóry. Tu na ciężką godzinę troszeczkę korka. Spróbujcie to kupić w sklepie. Do niektórych towarów właściciele wolą... Po koszmarnej nocy przychodzi dzień. A dzień oznacza powrót na ulicę.
Przystonka ziemniaczana, ten amerykański nieproszony gość, żarłoczny żuk z Colorado, grozi zagładą polom ziemniaczanym. Do walki ze stonką w zagrożonych okręgach zmobilizowano wszystkie środki. Najpierw brygady ochotnicze przeszukują pola i oznaczają wykryte ogniska stonki. Lotne oddziały żołnierzy przypuszczają planowe natarcie. Ognisko stonki zostaje wypalone. Ale ogień nie wystarcza. Larwy stonki trzeba zniszczyć przy pomocy specjalnych preparatów chemicznych. Obok tak zwanych kolumn lekkich, dysponujących opylaczami ręcznymi, pracują także i opylacze maszynowe produkcji radzieckiej. Nieocenione usługi oddaje przy tym nasze cywilne lotnictwo. Stonka ziemniaczana, ta szczególna, desantowa odmiana amerykańskiej pomocy gospodarczej będzie skutecznie zlikwidowana. Znamy tego młodzieńca, spotykamy go często, jak filozoficznie zamyślony zapluwa ulicę pestkami, na których przewracają się inni. To specjalny typ niechluja, plujka uliczna. Ale zdarza się czasem i tak. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Zajrzyjmy na klatkę schodową. Gdziekolwiek, na Starówce, na Muranowie, na Woli, czy wreszcie w jakimś innym mieście. To pospolite... 30 tysięcy miesięcznie. Nie ma litości dla paserów i spekulantów. Akcja Bazar była pierwsza, ale nie ostatnia. Co to było radości, kiedy zapłonęły neony i zjedliśmy tutaj pierwszą kanapkę z tatarem. Dziś w tym lokalu dzieją się rzeczy dziwne i niepojęte. Kto mówi, że cudów nie ma, niechaj się dobrze przypatrzy. Dziesięć tysięcy klientów dziennie przewija się tutaj. Dobre było. Dziękuję. Patrzmy dalej. Był w średniowieczu czarodziej, który grając na flecie wyprowadzał szczury z miasta. Z baru Pracha wyszło po miesiącu 700 łyżeczek, 200 widelców, setki kufli i filiżanek. Cuda się jednak zdarzają, a myśmy myślały, że to klienci kradną. Jeżeli spotkacie kiedyś tego czarodzieja z fletem, powiedzcie mu, że uratował honor warszawiaków. Jeżeli tak dalej pójdzie, dyrekcja wprowadzi ulepszenia racjonalizatorskie. Z rączki do buzi, bez kłopotu. Metody wyższego etapu rozwiną w ludziach koleżeństwo i szacunek dla wspólnego dobra. Piękne przed nami perspektywy, chyba żeby i łańcuch zaczarowali. Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Wystawy sklepowe, ulice i kawiarnie.
Bilety wizytowe wielkiego miasta. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Do tej kawiarni przychodzi się nie tylko na to... I oto gotowa mączka, pełnowartościowa odżywka dla dzieci. Nasz nowy produkt krajowy otrzymał wymowną nazwę Gigi. Jak widzimy, najszersze rzesze konsumentów przyjęły go z uznaniem i ze smakiem. A teraz możemy nareszcie zobaczyć, jak wygląda nowy system sadzenia ziemniaków. Kwadratowo-gniazdowy. Najpierw orze się bruzdy wzdłuż. Potem wszerz. Na przecięciu tworzą się dołki zwane gniazdami. Ogromną oszczędność obornika daje nawożenie tylko tych gniazd, zamiast całego pola. Można przystąpić do sadzenia ręcznie lub przy pomocy sadzarki. W Związku Radzieckim dzięki zastosowaniu tego systemu podwyższono plony ziemniaków z hektara o blisko 50%. Późny wieczór. Tor próbny na żeraniu. Syrena rusza po rekord. Trzy noce i dwa dni pędził wóz po torze żerańskim. 5000 kilometrów. Prowadzili go na zmianę młodzi kierowcy Andrzej Zieliński i Marek Wachowski. Silnik wyprodukowany w Bielsku doskonały, ale o prądnicach ze Świdnicy lepiej nie mówić. Zużyto ich aż 7. Ustanowiono 19 rekordów Polski. Średnia szybkość 77 km na godzinę. Do tych sukcesów wystarczył samochód i niezawodny jak zwykle talent naszych fachowców. A jednak syrena wytrzymała. To nie są Fiaty. Zakłady mieleckie mimo wszystkich trudności wyprodukowały pierwszą serię samochodów Mikrus. Nie da się ukryć, że samochodzik jest zgrabny i wygodny. Spala 4,7 litra benzyny, szybkość maksymalna do 90 km na godzinę. No i przystępna cena, jedne 50 tysięcy złotych. Prawie darmo. Oto najmłodsze dziecko naszej motoryzacji pod tytułem Smyk. Spotkaliśmy go przypadkowo na moście. Nie, o filmowaniu nie ma mowy. Ministerstwo nie chce, a poza tym łatwo zapeszyć. Smyk zużywa zaledwie 5 litrów na 100 km. Oczywiście mowa o benzynie. W ogóle nie brzydkie dziecko. Pytanie tylko, czy kapryśna mama motoryzacja będzie z niego zadowolona.